czasu potrzeba, żeby nauczyć się koreańskiego? Hej wszystkim, Dupera w Korei! Jeżeli oglądacie moje filmiki od początku, jeżeli śledzicie mnie na mediach społecznościowych, to wiele rzeczy z tego, co powiem dzisiaj, może być wam po prostu znane, ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca tego filmiku. Nawet nie od dłuższego czasu, od zawsze dostaję pytania, które w sumie można skrócić do jednego pytania, które brzmi: ile czasu zajęło mi nauczenie się języka koreańskiego? I szczerze wam powiem, że za każdym razem, kiedy dostaję takie pytanie, to troszeczkę rozkładam ręce. No bo co to znaczy nauczyć się języka? O jakim poziomie języka mówimy? W którym momencie można w ogóle powiedzieć, że ktoś się nauczył języka? Muszę was niestety zmartwić. Tylko ciut, nie stresujcie się. 100-procentowe, perfekcyjne opanowanie języka obcego jest no praktycznie niemożliwe. Graniczy naprawdę z niemożliwością. Oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy no faktycznie tak się zdarza, że osoba obcokrajowiec mówi na takim samym poziomie, zna język na takim samym poziomie, język obcy, jak rodzimi użytkownicy tego języka. No ale prawda jest taka, że poza takimi nielicznymi przypadkami, gdzie dana osoba mieszka naprawdę, naprawdę wiele lat w danym kraju, albo no jest geniuszem, nie wiem, no zdarzają się takie przypadki, no to poza takimi przypadkami, no nigdy nie będziemy mówić na poziomie, nie będziemy mówić w ten sposób, nie będziemy mieć tego samego czucia języka, co rodzimi użytkownicy tego języka. Musimy się pogodzić z tym faktem, ale czy to jest coś złego? Absolutnie nie. No bo pomyślcie sobie, nie każda osoba, tak naprawdę wiele osób na świecie zna tylko swój język, zna żadnego innego języka obcego, a wy próbujecie, staracie się, już mówicie na jakimś poziomie język jakiś obcy, czy to angielski, czy niemiecki, czy właśnie koreański. I tutaj należy wam się duży, duży plus. Okej, dobra, ale do rzeczy, bo się rozgaduję, o czym w ogóle ma być ten filmik, poza tym, że odpowiem na pytanie, ile lat trwało, zanim nauczyłam się języka koreańskiego. No to ile trwało, zanim nauczyłam się języka koreańskiego? Cóż, dłużej niż myślałam. Ale tak to jest z nauką języka obcego, jakiegokolwiek, nie tylko koreańskiego. Potrzeba cierpliwości. Także jeżeli macie zamiar uczyć się języka koreańskiego, no to naprawdę uzbrojcie się w cierpliwość. Okej, ale od początku. Moja historia z językiem koreańskim, moja taka przygoda z językiem koreańskim, jak to się stało, że zaczęłam się uczyć języka koreańskiego, że umiem na takim poziomie, a nie innym. Zaczynajmy. W 2009 roku dostałam się na koreanistykę na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Idąc na samą koreanistykę, umiałam już, znaczy miałam opanowany mniej więcej hangul, czyli koreański alfabet, ale tak poza tym to tylko jakieś tam podstawowe słówka, które wychwyciłam z dram, które oglądałam wcześniej. I nic więcej. Dlatego osoby, które mnie pytają o moją znajomość języka przed tym, jak szłam na koreanistykę, czy jak szłam na koreanistykę, no to było to praktycznie znikoma znajomość, dlatego nie musicie się martwić. Idąc na koreanistykę, nie musicie znać koreańskiego. Chociaż no, znajomość hangula, który naprawdę zajmie wam tydzień na opanowanie, można sobie w wakacje tak trzasnąć, o. No to się przyda. Więcej o samej koreanistyce mówię w filmiku, czy warto studiować koreanistykę, dlatego odsyłam was do tego filmiku. Osoby zainteresowane niech klikają i oglądają. Ale teraz idąc dalej. Na studiach, mówiąc nieskromnie, byłam dosyć dobra z tego języka. Bardzo przypasowały mi wszystkie przedmioty, które właśnie były jakby związane z językiem, czyli gramatyki historyczne, opisowe, praktyczna nauka języka, czy tam jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia, nie wiem, z języka biznesowego. Te wszystkie przedmioty mi szły dosyć dobrze. Mniej zainteresowana byłam literaturą czy historią, ale jeżeli chodzi o język, no to było dobrze, było dobrze. Dlaczego było dobrze? Ano dlatego, że no, robiłam też takby zajęcia pozalekcyjne, a przez zajęcia pozalekcyjne mam na myśli, że byłam zainteresowana K-popem, że wkręciłam się w dramy, czyli dużo oglądałam, dużo słuchałam, więc byłam naprawdę osłuchana. Tłumaczyłyśmy wywiady ze znajomymi koleżankami, czy to ze studiów, czy tam z internetu, tłumaczyło się z koreańskiego na angielski wtedy, bo polski internet, jeżeli chodzi o polski K-pop, to jeszcze nie było tak rozwinięte wtedy, to raczkowało dopiero, dlatego na angielski. I to jakby podnosiło oczywiście poziom języka i znajomości, no bo jeżeli się codziennie w tym siedziało, no to
nie ma mocnych, no trzeba się poprawiać. W 2012 roku zdobyłam licencjat na koreanistyce i mój zapał do koreańskiego po 2012 roku no już trochę ostygł. Że tak powiem, nie byłam już tak zainteresowana K-popem, dramy oglądałam sporadycznie, jeżeli w ogóle. I moja znajomość koreańskiego się jakby tak zatrzymała. W 2013 za to po namowach moich lektorek na studiach złożyłam dokumenty na stypendium do Korei i dostałam się na to stypendium, a muszę też nadmienić, że wiele razy chciałam wyjechać do Korei, ale się niestety nie udawało, bo no niestety moja rodzina nie miała takich dużych pieniędzy, żeby wyłożyć, bo zawsze to się jednak wiązało z jakimiś dużymi kosztami, a stypendium rządowe jednak pokrywało większość tych kosztów, jeżeli nie wszystkie. No i przed wyjazdem do Korei, to był 2013 rok, od 4 lat już się uczyłam koreańskiego i chciałam mówić. Chciałam nauczyć się języka mówionego, żeby dobrze mówić, ponieważ jakby taką teorię, teoretyczną stronę, gramatykę, pisanie miałam wyuczone na studiach. Dosyć dobrze mi to szło, ale jeżeli chodziło o mówienie, no to było takie jak to mam mówić, prawda? Dlatego pokładałam wielkie nadzieje w tym, że jeżeli wyjadę do Korei, na pierwszy rok mieliśmy instytut językowy, mieliśmy się uczyć koreańskiego i tak sobie pomyślałam, że wyjadę i się nauczę mówić po koreańsku. Tak się nie stało. Wyjechałam i w sierpniu 2013 roku zostałam przydzielona do grupy zaawansowanej na koreańskim w tym instytucie językowym, o którym wam wspominałam. No i co? No i to był olbrzymi zawód. Przygotowywano nas wyłącznie do egzaminu TOPIK, czyli tego egzaminu z koreańskiego, który się liczy wszędzie. Test of Proficiency in Korean. I tylko rozwiązywaliśmy testy i tylko nas gramatycznie przygotowywano, pod to było praktycznie zero mówienia. Naprawdę, to była mikroskopijna część tych zajęć, które mieliśmy. Nie muszę chyba mówić, że bardzo mi się to nie podobało, w związku z czym spiąłam poślady i zdałam ten topik w styczniu 2014 roku na poziom 5, co pozwoliło mi potem zdawać już od razu na studia, skrócić sobie stypendium o pół roku. Tak nadmienię jeszcze, że brakowało mi 1,25 punkta do poziomu 6 najwyższego. Co robić? Ważne, żeby był ten 5, bo 5 i 6 pozwalał na wcześniejsze pójście na studia. I od marca 2014 do grudnia 2015 roku przez 4 semestry uczyłam się na studiach, ale to już nie koreańskiego, tylko normalnie dziennikarstwo, mój kierunek. Tutaj muszę nadmienić, że od tego stycznia 2014 roku nie miałam żadnych formalnych lekcji języka koreańskiego już. Poza tam takim krótkim okresem dwutygodniowym w 2015 roku, gdzie przygotowywałam się jeszcze raz do topiku, żeby go zdać i zdałam na poziom 6 wtedy. Na studiach od tego 2014 roku, a studia miałam całe po koreańsku, więc musiałam uczyć się dużo takiego języka sama z siebie, to nie, że miałam jakieś zajęcia z tego, tak? Tylko, że to było jakby przy okazji zajęć. Musiałam nauczyć się wiele słownictwa związanego właśnie z językiem koreańskim akademickim. Czyli no takie mało życiowe sprawy. Musiałam też prowadzić prezentacje po koreańsku, przygotowywać referaty. Moja obrona była cała też magisterska po koreańsku, także tutaj też ta strona taka akademicka języka koreańskiego była powiedzmy przeze mnie opanowana. No ale w 2015 roku, czyli jeszcze na studiach, dostałam się na taki staż, o którym też wam opowiadałam, u strażaków, czyli w tych symulacjach katastrof i tak dalej. I tam poznałam Tedzina i odkąd zaprzyjaźniliśmy się, a potem zostaliśmy parą, no to tutaj mogę powiedzieć, że jakby rozwinął się mój panmal, czyli język nieformalny mówiony. Do tego czasu, do tego 2015 roku już zaczęłam mówić w 2014 roku. Zaczęłam mówić tak, że przestałam się bać, bo miałam straszną barierę w ogóle językową w Korei, ale zaczęłam się już normalnie komunikować z Koreańczykami, ale cały czas w nopimalu, czyli w tym takim formalnym języku, którego uczyłam się cały czas. Od 2009 roku uczyliśmy się normalnie tego formalnego języka grzecznego, no bo nie mieliśmy gdzie się uczyć panmalu, prawda? No i odkąd zostałam dziewczyną Tedzina, to jakby samoistnie rozwiązała się kwestia tego, że nie umiałam, automatycznie wskakiwałam na język formalny. Teraz o wiele łatwiej mi się mówi panmalu, bo taka jest prawda, panmal jest najłatwiejszy.
tylko trzeba potem się pilnować, żeby do kogoś nie obrazić, bo mówimy do niego pan ma. No i to tak w skrócie wyglądało. Podsumowując, mój język koreański to taka wypadowa tego, co się nauczyłam na studiach w Polsce, w Korei, a także takiego życiowego języka tutaj w Korei, już będąc w Korei, mówiąc z tubylcami. I tu muszę przyznać, że naprawdę dużo pomógł mi kontakt z takim żywym językiem koreańskim w Korei, ale uważam, że równie dobrze można się nauczyć, nie wyjeżdżając nigdy do Korei albo wyjeżdżając tylko na krótki okres czasu, bo no wszystko jest możliwe. Ale naprawdę no nie oczekujcie, że będziecie mówić jak Koreańczycy, no bo to jest trudne, ale możecie się przykładać i mówić na naprawdę dobrym poziomie. Jak ja oceniam swój poziom języka koreańskiego? No ja uważam, że jest dobry, nie jest najlepszy. Czytanie książek nadal sprawia mi problem. Tutaj mogę się przyznać bez bicia, że w koreańskich książkach występuje tyle przymiotników i tyle onomatopei, że po prostu głowa, no po prostu... Puff. W przyszłym roku mam zamiar znowu zdawać topik. Znowu postaram się, żeby zdobyć stopień 6, najwyższy, jeżeli się uda, więc troszeczkę muszę sobie odświeżyć gramatykę koreańską, ale nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o dogadywanie się, załatwianie takich najbardziej podstawowych spraw, ogólnie o życie w Korei. Także moja przygoda trwa już 8 rok, jeżeli chodzi o język koreański i myślę, że to jest najkrótsza odpowiedź na wasze pytanie. Jeżeli chcielibyście posłuchać moich wskazówek na temat jak uczyć się języka koreańskiego, to kiedy to było? W zeszłym roku. W zeszłym roku zrobiłam filmik na ten temat, możecie sobie kliknąć. Wszystkie filmiki, o których wspominam, są w opisie albo też w kartach. Tutaj także możecie sobie kliknąć i obejrzeć, jak skończycie oglądać ten filmik. No i to tyle dzisiaj. Następnym razem mam nadzieję wrzucić jeszcze coś z naszych wycieczek z rodzicami. I do tego następnego razu w takim razie. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach i do zobaczenia. Pa, pa!